Witam serdecznie, z tej strony Adam, strona cinformatics.com oraz grafikuj.pl. Zapraszam się do bardzo szybkiego tutorialu na temat pierwszego z deformerów. Będzie oczywiście więcej. Dzisiaj będę deformer. Zapraszam. A więc zdajmy sobie najpierw przedmiot, który chcemy deformować. Tu takim najlepszym chyba przedmiotem będzie po prostu kapsuła, który nadamy jakąś tam wysokość, powiedzmy 400. Naciskamy NB na klawiaturze, żeby było widoczne moje linie. I teraz, kiedy mam kapsułę zaznaczoną, dodaję pierwszy mój z deformerów, Bend Deformer. I mogę przejść do widoku sobie po prostu z czterech perspektyw i staram się dopasować szerokość mojego deforma tak, żeby była mniej więcej w wielkości obiektu. Pomoże nam to trochę na lepszą deformację. Wysokość możemy zostawić, jak tam się nam podoba, bo to jest na razie nie aż tak ważne, ale teraz, kiedy chcemy, żeby nam nasz efektor, przepraszam, deformer zadziałał, musimy go wrzucić pod naszą kapsułę, czy zrobić jego dzieckiem. I kiedy mamy nasz bend deformer, tu nic się nie dzieje, bo na razie nie mamy nic zrobionego, więc bardzo szybko. Basic, koordynacja, obiekt. Size, czyli rozmiar tego, jeżeli zmienię oczywiście rozmiar, jedną stronę, drugą, jak chcę, bardzo proste. Mode, limited. Within box and limited. Limited. Pierwszy mod limited jest tutaj zależny oczywiście od siły i wszystkich innych rzeczy. Więc następny tutaj jest siła naszego wygięcia. Jest kąt nachylenia naszego wygięcia. I ostatnia tutaj mamy keep y-axis length. To kiedy zaznaczymy to, nasz po prostu przedmiot będzie trzymany w tej samej długości, jakie jest oryginalnie. Jeżeli tego nie zaznaczymy, będzie to po prostu rozszerzane i nie będzie takie. Można oczywiście tak zrobić, jak Wam się podoba. I teraz ja tutaj zaznaczam, trzymałem długość. Mogę zwiększyć trochę długość mojej kapsuły. I teraz pierwszy mod limited, tak? Czyli kiedy powiedzmy, wezmę kąt na razie do zera, ale zrobimy sobie zgięcie, tak? Czyli siła, powiedzmy, naszego zgięcia chcę, żeby była 90 stopni. Jak widać, jest. Tyle tylko, że tutaj nie jest to takie ładne zgięcie. Kiedy wyrenderujemy, to widać, jest to pogięte. Co musimy zrobić? Musimy dodać na naszym przedmiocie, w tym momencie jest to moja kapsuła, wielkość segmentów, tak? Im więcej dodaję, tym mam bardziej ładniejsze przejście i teraz ładnie mam zgięte 90 stopni. Pamiętajcie zawsze, żeby jeżeli nie będziecie mieli uzyskać jakiegoś dobrego widoku, to możecie oczywiście użyć do Hyperloops albo dać segmenty. Wracając do naszego Bend Deformera Limited. Kiedy mamy ten nasz tutaj mod limited, jak widać, on działa w ten sposób, że jest to limitowane tym, gdzie jest nasz znajduje się nasz bend deform, w jakim obszarze, tak? Drugim modem jest within box i to znaczy, że wszystko, co się znajduje w środku tego naszego skali deformera, kiedy zwiększymy siłę, to wszystko zostanie deformowane w środku tego. Pamiętajcie, żeby tutaj zachować ostrożność, bo nie zawsze można dostać jakieś pożądane efekty, chyba że ktoś chce takie zgięcie. I ostatni z modów to jest Unlimited, czyli jest taki, że cały nasz przedmiot się zgina. Jak widać, kiedy animuję, mogę go animować oczywiście w jedną, w drugą stronę, mam już robak na nasz haczyk na ryby już jest. I to pozwala nam, że po prostu cały przedmiot nam zostaje zdeformowany z dwóch stron. Czyli Unlimited i Limited wezmę, po prostu jak widać jest tylko z jednej strony. Unlimited daje nam zgięcie w dwie strony, tak? I teraz jak oznaczę Keep Y-Axis Length, to on nam wydłuży. A jak będę trzymał, to nam po prostu będzie się zachowywało, jak widać, w ten sposób, że jeżeli zwiększymy, tak jakby dwa końce dochodzą i widać wraca do tego. A tu mamy tylko wyłącznie taką długość i to nam pozwala zrobić. Ok, to bardzo szybki Bend Deformer. Zapraszam sobie na grafiku.pl, gdzie można ściągnąć kilka modeli polskich monet do potrzeb waszych projektów. Zapraszam sobie na cinformatics.com. Tam też można ściągnąć połamany alfabet, który stworzyłem dla grafików Photoshopa i innych po prostu ludzi, którzy pracują z plakatami. Także jest trochę darmowych rzeczy też, odwiedzajcie nasze strony. Jest tam, nie wszystko na YouTubie jest, także tam też zapraszam, żeby poczytać i zobaczyć, co się dzieje. I zapraszam do kolejnej lekcji.
które będzie kolejny jakiś deformer. Bardzo szybko, bardzo zrobimy, staramy się zrobić wszystkie deformery, później przejdziemy jeszcze do światła i wszystkich innych potrzebnych rzeczy i później będą już konkretne rzeczy, pluginy i takie inne. Także dziękuję za oglądalność, pozdrawiam, cześć.